Dostaję od ludzi teraz tony wiadomości o tym, żeby jakby pokazać ustawienia mojej kierownicy, jakie mam ustawienia kierownicy. No i tutaj nie ma jakoś, nie wiem, czegoś, kurde, nie mogę trafić w settings. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, popatrzcie. Wchodzę w ustawienia kierownicy, wchodzę w zaawansowane. Pyk. I można powiedzieć, że wszystko mam standardowo. Tutaj sobie parę rzeczy poustawiałem. Właściwie to nawet, wiecie co, ja sobie to wezmę do standardowych ustawień. Tylko wezmę force feedback. Zwiększę centrowanie. I jedna najważniejsza rzecz, czyli czułość sterowania, macie tutaj na samym dole. To ja sobie zwiększam do 90%. I no i na tych ustawieniach mi się driftuje fajnie, tak? Poza tym to mam wszystko na standardowo. Tutaj liniowość sterowania też mam 50 ustawioną. Tutaj muszę sobie sprzęgło tylko ustawić na, żeby nie było martwej strefy tam od początku. I tak samo ręczny martwą strefę sobie wyłączam. Chociaż dajmy sobie, bo może mi się coś tam zaciąga delikatnie, nie? Dajmy sobie tak na 3-4. Bo może coś tam wykrywa, że wiecie, nie? No i tak to wygląda. I ludzie, wiecie, pytają mnie się: Lucek, jaką kierownicę, co tam wybrać? Ja też jestem nowicjuszem w świecie kierownic i to jest moja pierwsza kierownica. Jakoś nie miałem do czynienia za wiele razy, znaczy nie miałem do czynienia z tymi kierownicami za bardzo. I kiedyś miałem tam Logitecha G29 czy G920, ale to w sumie jedno i to samo. I tyle, i cała reszta to niestety żmudny proces treningu i nauki jazdy na tej kierownicy na komputerze od całkowicie od nowa w stosunku do jazdy na padzie, tak? Bo no jest ciężko. I na początku, jak sobie zrobiłem taką serię od zera do driftera, to byłem wyśmiewany w komentarzach, że do dupy driftuję, że kim ja jestem. Nie? Kupiłem sobie sprzęt, na którym totalnie ciężko jest się ogarnąć i wiesz, coś takiego nowego dla ciebie. I w komentarzach jesteś besztany, bo nie wychodzą ci te drifty. I teraz jak tak patrzę z perspektywy czasu, to no bo dla mnie nie ma czego zazdrościć, tak, jeśli chodzi o taki sprzęcik. No sprzęt jak sprzęt to jest rzecz tylko, tak? Nie można, nie wiem jak można w ogóle zazdrościć komuś, że ktoś ma jakąś rzecz, a sam tego po prostu nie ma, nie? Zazdrość taka o jakiejś rzeczy. No to teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że po prostu ludzie zazdrościli, pisali i to z takiej, wiesz, z takiej zawiści, nie? Że żeby, nie wiem, żeby mi było przykro czy coś, że tam niby słabo driftuje. Wiadomo, że na początku te drifty wyglądały słabo i jeszcze dużo jest do nauki, ale jakby wszystkiego można się nauczyć i to jest kwestia treningu cały czas, nie? No, także jakby... Co to było? A to bot jest! Kurde, to za dużo tych trafików jeździ. Jakby ciężko mi powiedzieć wam, jakoś doradzić na temat kierownic i wypowiedzieć się na ich temat. Jedyne co mogę zrobić, to opowiedzieć wam o tym, jak wypowiadali się na temat kierownic osoby, wypowiadały się osoby, które faktycznie w sim racingu siedzą, grają gdzieś tam w Assetto Corsa i grają też z realnymi drifterami z prawdziwego świata, którzy mają swoje fury do driftu i jakie oni kierownice sobie tam wybierają. Jakby tyle, nie? A sam, to jest moja pierwsza kierownica, driftuje, jeździ mi się na niej fajnie, driftuje mi się na niej fajnie. Specjalnie może dla was kupię sobie G29, żeby tylko i wyłącznie, żeby przetestować. Bo myślę, że ludzie ją kupują nie dlatego może, że jest jakaś tam bardzo dobra, tylko dlatego, że jest tania. Ale są też kierownice od Trasmastera, które są tanie, nie? Jest na przykład ta T300 RS GT. Ona się tak nazywa. I z tego co słyszałem, to bardzo, bardzo fajny sprzęcik. Ciężko tutaj gadać i jednocześnie driftować.
Nie, ale mówię, wiecie, gdzieś tam ktoś oglądał moje odcinki na YouTubie i potem mi pisze: Lucek, bo ja kupiłem sobie kierownicę, oglądając twoje odcinki na YouTubie, zajrałem się tym i ten, ale powiedz mi, jak driftować tak jak ty, bo ja już ćwiczę, trenuję i nie mam do tego cierpliwości. Trening, jeszcze raz trening, no do obrzydzenia. Ja powiem wam, że przez ostatnie miesiące, przez pierwsze dwa miesiące, jak miałem kierownicę, zależało mi na tym, żeby pokazywać wam fajne drifty, żeby nagrywać te drifty jakoś ładnie, żeby to wyglądało. I zmodyfikowałem sobie moją kierownicę, wiecie, dałem sobie taką customową, pomalowałem sobie tą, jakoś tam uczę się cały czas driftować, opanowywać tą kierownicę i nie ma jakiegoś takiego sekretu, że nagle wgrasz sobie magiczne ustawienia kierownicy i samo będzie się driftować, no po prostu musisz się nauczyć, przywyknąć, tak? Dodatkowo powiem wam, że jak pogracie sobie tutaj was w Forza Horizon 4 podriftujecie trochę, to przejście do Assetto Corsy na drifting, na jakieś tam customowe mapki, samochody przygotowane do driftu w Assetto Corsie, będzie wam łatwiej tam driftować, dlatego że w Fordzie nie masz różnych takich bodźców, które daje ci Assetto Corsa, tak? Assetto Corsa, w Assetto Corsie dużo czujesz na kierownicy, co się tam dzieje, mniej więcej z kołami, kiedy zrywa przyczepność, kiedy nie. A w Forza Horizon musisz sam jakby zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje z samochodem w danym momencie, nie? Więc czasami, żeby sobie zwiększyć jakby wyczucie tego, co się dzieje w grze, to robię sobie jeszcze jedno ustawienie. Tu są wibracje. I wibracje przeważnie się wyłącza, zmniejsza albo się całkowicie wyłącza, tak? Ale w Forza Horizon wibracje trochę informują nas o tym, kiedy koło zrywa przyczepność, nie? Więc warto sobie to też podkręcić, moim zdaniem. No nie wiem, to są takie moje ustawienia, to nie ma szału, to jest właściwie to, co macie standardowo ustawione w grze, bo te ustawienia domyślne są ok, tylko ja zwiększam sobie czułość tak, żeby móc konkurować z padami, tak? Czy to w drifcie, czy gdzieś w wyścigach normalnie, nie? I tyle. Nie są to, wiesz, jakieś tam znowu magiczne ustawienia, nie wiadomo co. Więc też część osób pyta mnie się, jaką kierownicę do 150 zł, jaką kierownicę do 500 zł. Jeśli nie stać was na, powiem tak, jeśli nie stać was na kierownicę z porządnym force feedbackiem, to naprawdę zostańcie przy padzie, bo na padzie będzie wam się dużo lepiej grało niż na jakiejś kierownicy za 150 zł, tak? Chyba że uda wam się od kolegi jakąś dostać z fajnym force feedbackiem, żeby to jakoś tam dobrze działało, nie? Ale nie ma co kupować kierownicy poniżej 1000 zł za nową sztukę. Ja wam mogę polecić Thrustmaster T300 RS GT tylko i wyłącznie dlatego, że słyszałem dobre rzeczy na temat tej kierownicy, a słyszałem od ludzi, którzy zajmują się sim racingiem, same złe rzeczy na temat G29 i G920, tak? Że tam force feedback działa wolno, że jest słaby, że tego typu różne sprawy, ale to nie jest tak, że na tej kierownicy też sobie gdzieś tam nie pogracie i nie pojeździcie, tak? Bo też jest to fajna kierka. Czy jest miejsce w sesji? Prawdopodobnie nie, jest nas tutaj chyba 12 sztuk teraz. Więc ciężko. No i tak to w skrócie wygląda. Kurde, gdzieśmy zajechali, zagadałem się, chciałem chwilę zwolnić i przestać driftować. Żeśmy wyjechali poza miasto. Pięknie, same Supry teraz, ale nie, jeden Mercedes jest. Ktoś mi tam pisał w komentarzach na YouTubie, żebym sobie wziął podliftował trochę Honiganem, tym Honicornem. Mogłem tutaj zredukować na czwórkę, ale już tak nie miałem czasu za bardzo. Zredukować, po prostu wrzucić czwórkę. I tyle, nie? Żeby to jakoś poszło. I jak uczycie się w ogóle driftować na kierownicy, to starajcie się też
poznać takie podstawowe techniki driftu, czyli używanie sprzęgła, żeby wytrącić samochód z przyczepności, wprowadzić go w poślizg kontrolowany, wchodzenie. O, wiecie co może wam też pomóc do nauki driftu? Mi to bardzo pomogło opanowywać samochód w sumie. Czyli jedziecie sobie na przykład na zakręt, który jest gdzieś tam przed nami. Zaciągacie ręczny, czy to na przycisku, czy to tak jak ja teraz. I próbujecie samochód utrzymać w ślizgu, nie? Na tym ręcznym. Oczywiście ja tam w pewnym momencie powinienem raz, że zwolnić, a dwa, dodać trochę gazu. Ale no nie ma jakby magicznej takiej pigułki, nie? Że ja wam pokażę jakieś tutaj ustawienia na streamie czy na odcinku i wiecie co, tak naprawdę ja też tak robiłem i też miałem takie myślenie jak niektóre osoby, które kupiły sobie kierownicę całkiem niedawno. Też miałem takie myślenie, że będę sobie, popatrzę sobie jak youtuber jakiś tam ustawił kierownicę i okej, okay, i zobaczę czy będzie się tak super jeździć, nie? A brałem sobie tam różne ustawienia, ktoś miał G29, a te ustawienia dawałem do swojej kierownicy, one tam, to nie działało, jakoś mi się dalej do dupy jeździło. Nie? I to nie działało po prostu. Trzeba się nauczyć jeździć na kierownicy. Nie ma magicznej piguły tutaj. Ale nas tu jeździ. Fajnie tak z kimś polatać, nie? W konwoju. Ktoś tam driftuje, ktoś tam sobie jedzie. Ten w ogóle jakiego Jaguara ma szerokiego, kurde. Kosmos, nie? Ja sobie pójdę tutaj, walnę parę kółeczek. W ramach treningu, nie? O kurde. Z każdym kółkiem coraz mniej elementów tutaj jest do driftu. No co tu chodzi? Oj, oj, oj. Za ciasno, nie? Jaka to kierownica? No cały czas wam mówię, że jeśli chcecie zobaczyć jaki ma sprzęt, w opisie macie linki. Tutaj jak na Facebooku oglądacie, to macie w opisie link do filmu, a w tym filmie są... A w tym filmie jest wszystko wylinkowane, tak? Jaką mam kierownicę, co i jak. No mówię, to też nie wiem, czy do końca ma znaczenie, jaką ty masz kierownicę, bo są ludzie, którzy mają dużo lepszą kierownicę, a są ludzie, którzy mają dużo gorszą kierownicę od mojej. I czasami ci, co mają gorszą, też zajebiście driftują, nie? Co tu robi Iseta, kurde? O, nie chcę tak za bardzo Subarka wstawać z tej dwójki, ale dałem, znaczy jest tutaj standardowy silnik Boxer, nie chciałem jej dawać tutaj jakiegoś tam słapa, o, jakoś tak, znaczy ten Boxer i tak brzmi dziwnie. Ale nie chciałem tutaj ładować jakiejś tam V8, nawet nie wiem czy tutaj jest dostępna, nie? Tak. Będzie losowanie, Konrad, na pewno. Będzie w tym miesiącu, no spokojnie. Siema Popielski, siema w ogóle wszystkim. Trochę zagadałem się o tych kierownicach. Chciałbym, skoro jesteśmy już, jest nas tyle w konwoju, to chciałbym może sobie pojeździć z wami wyścig, nie? Jakiś. Co wam mogę jeszcze powiedzieć o kierownicach? No fajna sprawa, powiem wam, że jakby odkrywasz gry na nowo trochę, zwłaszcza rajdowe.
Znaczy Forza to już totalnie, nie? Mi się zajebiście tu driftuje. Pograłem trochę w Assetto Corsa, ale powiem wam, że lipa jest straszna, bo tam nie ma takiego fajnego, szczegółowego świata. Znaczy tak, no tam w ogóle nie ma świata. Jak sobie nie zmodujesz Assetto Corsy, ty nie będziesz miał w ogóle fajnych mapek do driftu, nie będziesz miał samochodów driftowych. To jest taka jedna wielka modyfikacja, nie? I no wiecie jak to jest z modyfikacjami, one nie są nieraz wykonane tak jak trzeba i no jest dużo zabawy z Assetto Corsą, zanim ty w ogóle ruszysz. A finalnie jest tam taka, wiecie, nie ma tam żadnej głębi, jest taka pustka po prostu dla mnie, nie? Oczywiście fajnie się jeździ samochodami, fajnie się driftuje, dużo ciężej w niektórych przypadkach niż w Forza Horizon, tak? I na przykład możesz sobie dać dokładnie taki tuning jak z realnego świata w Assetto Corsie i samochód będzie driftował. Tylko, czy to jest, kurde, istotne, żeby te gry były takie super symulacyjne? Chyba nie dla mnie. Dla mnie po prostu ważne jest, żeby się dobrze bawić, tak? A mi się w Forza Horizon 4 bardzo fajnie gra na kierownicy, bardzo fajnie driftuje. Więc to jest dobra opcja i tam dużo osób mi pisze: o Lucek, zagraj w Assetto Corsę, bo to jest gra na kierownica, nie ty grasz w jakąś arcade'ówkę typu Forza. Przede wszystkim moja sprawa, w co ja gram, a w co nie, no nie? Ale powiem wam, że jakbym nagrywał Assetto Corsę, to chyba nie byłoby to dla was takie, wiecie, przyjemne. Bo no, nie ma tam nic interesującego, no. Tam się po prostu lata i tyle. Jak ktoś jeździ w Assetto Corsie, to może być to dla niego przyjemne do oglądania, ale takich osób jest malutko, niestety. Niestety, no nie wiem. Więc tam ta gra nie jest też dla mnie, aczkolwiek fajnie jest tam czasami sobie podriftować z jakąś ekipką i popróbować coś. Ale jest trudno się nauczyć tak, żeby, wiesz, super, nie? Żeby super to wyglądało. No i nie masz takiego świata rozbudowanego jak tutaj. Natomiast fajne jest tam to, że jak masz widok z kokpitu, to wiesz, kierowca ci przekłada ręce, nie? Jak skręcisz tam mocniej niż 90 stopni. Ale też graficznie nie wygląda tak fajnie, nie ma takiej imersji moim zdaniem. W sumie nie masz takiego znaczenia, w co ty grasz, ważne, żeby ci się dobrze grało, nie? A w Fordzie jest wystarczająco dobra obsługa tych kierownic i fizyka jest po prostu wystarczająco dobra, żeby można było spoko sobie driftować. Woo! Kurde. Ja bym oglądałbyś Assetto Corsę. Siemaneczko wszystkim. Kurde, kto tu i setą na to? Ale patrzcie jak ładnie. Skubaniutki. Część tutaj z widzów też lata sobie na kierownicy. A część po prostu wybiera sobie jednak pada, nie? Bo niektórzy to nie chcą się bawić z tym podczepianiem kierownicy. Ja to rozumiem, też nie chciałbym mieć kierownicy przypiętej do biurka, bo wiesz, naciskasz hamulec i krzesło ci na przykład odjeżdża jak masz na kółkach, nie? No, ja bym nie mógł mieć czegoś takiego i już wam kiedyś od razu mówiłem, że jakbym miał mieć kierownicę, to musi być to oddzielne stanowisko. Ja się nie chciałem z tym pierniczyć. Daj spokój. Wyścigi, tak? No, myślę, że sobie zaraz wyścigi pojeździmy. Zobaczymy, jak mi będzie szło z tymi wariatami. Bo oni to są crazy strasznie. No dobra, to pojedziemy sobie wyścig. Ojej, czekajcie. Quick i free for all. Nie chcę robić już zabaw z wami, bo wy jesteście wariaty na tych zabawach. Herbatki nie ma. No nie ma herbatki, ale jest woda. Tutaj ktoś przyjechał w Volvo, zobaczcie. Ciężarówką. Będzie driftował? Kurde, honigan. Oh my god. No, myślę, że Forza lepsza jest taka i do nagrywania, i do oglądania niż Assetto Corsa.
Wiesz, jak dziku na przykład sobie... Dziku, co ja mówię, jaki dziku? Chociaż on jest, no, Drift Patriot, tak? Taki manika, dzik to jego BMW-ka była, nie? No to jak Drift Patriot sobie wbije do Assetto Corsy i wiecie, pogra, przeniesie swoje doświadczenia z realnego świata w driftingu do gry, no to jest to przyjemnie pooglądać, prawda? Jest to takie ciekawe, nie? Ale gra sama w sobie tam nie jest jakaś interesująca, aczkolwiek prawdopodobnie coś tam nagram z Assetto, dlatego, że coś sobie tam ćwiczę, jeżdżę, nie? Co to za zwolnione tempo? Ćwiczę sobie w Assetto drifting. Jak już tak w miarę się nauczę tam jeździć, to wtedy sobie coś tam pogramy, nie? Tam też jest multiplayer, zresztą bardzo fajnie to działa i wgrywanie tych modyfikacji do multiplayera, żeby grać sobie razem, świetna sprawa. Praktycznie wszystko możesz w Assetto zrobić, nie? Tylko ja nie wiem, czy będę chciał się w tym tak grzebać wszystkim, w tych modach i tak dalej. No, ale tak sprawdzałem właśnie w kilku grach kierownicę, jazdę na kierownicy i w rajdówkach, moim zdaniem, najlepiej się gra mi. No i oczywiście w Fordzie, tak, bo driftowanie i tutaj dużo rzeczy możesz tutaj zrobić, nie?